Moi drodzy, przez pierwszą godzinę naszego programu słuchaliśmy solowego projektu wokalisty zespołu Big Test Jacka JJ'a Jędrzejaka, a teraz jest naszym gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, Jacek, że możemy dzisiaj porozmawiać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie ma sprawy, ja się również bardzo cieszę. I powiem ci tak szczerze, że bo już bywałem na kilku koncertach Big Cyca i już kiedyś chciałem ciebie bardzo poznać i porozmawiać z tobą, ale najczęściej trafiamy na skibę. Jakoś się tak udawało, a ty zawsze gdzieś tam, no mijaliśmy się po prostu. No tak, no skiba jest największą gadułą, dlatego najczęściej z nim rozmawiają dziennikarze, ale ja jestem równie otwarty, jeżeli tylko masz czas i chcesz pogadać o muzyce i nie tylko i mojej solowej płycie, to jestem do dyspozycji. Nawet nie chodzi o dziennikarzy, ale po prostu się minęliśmy po prostu, nie? Na koncertach. No może tak być. Mogło tak być. Na koncertach bicie to. Niemniej bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy porozmawiać. Ja również. Jacek, powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że w twoim życiu pojawiła się muzyka? Ja byłem fanem zespołów rockowych od dzieciństwa i zawsze marzyłem, żeby zostać muzykiem. No, niespecjalnie wierzyłem, że mi się to uda. Natomiast muzyka towarzyszyła mi zawsze od wczesnego dzieciństwa i rodzice próbowali słuchać muzyki. U mnie zawsze muzyka grała w pokoju, było radio, w którym zawsze obecna była muzyka. Mam starszego brata, który już wcześniej zainteresował się kapelami rockowymi, gdzieś tam nagrywał na magnetofon audycję programu trzeciego. Zaczął zbierać najpierw pocztówki dźwiękowe, a potem duże płyty. No i tak trochę zaraził mnie tą pasją do muzyki. W latach 70. i 80. rzeczywiście tej muzyki zachodniej było trochę mniej, no bo nie było dostępu, nie było możliwości kupowania zachodnich płyt. To wszystko odbywało się tak bardzo po partyzancku. Natomiast pojawiło się kilka programów radiowych, w których ta muzyka się pojawiała i był to głównie program Trzeci Polskiego Radia, Muzyczna Poczta UKF, między innymi Minimax, tak. Audycja Piotra Kaczorskiego, które słuchaliśmy z wielką namiętnością, nagrywaliśmy na magnetofon tę muzykę, bo to były najczęściej całe płyty zespołów, co na świecie było niewyobrażalne, żeby od A do Z płyta była prezentowana w radiu, bo raczej zawsze grało się tylko single. Natomiast mieliśmy możliwość w tych programach nagrywać i odsłuchiwać właściwie wszystkie nowości rockowe, które pojawiały się na rynku. No i tak w pewnym wieku zaczęło mnie ciągnąć w kierunku gitary. Zapisałem się do ogniska muzycznego, coś tam zacząłem pykać, ale cały czas jednak ta muzyka rockowa siedziała mi w sercu. Wiadomo, szkoła muzyczna czy ognisko muzyczne to było takie granie malowanych dzbanków, jak ja to nazywam, czyli prostych piosenek ludowych na cztery funkcje. No i ci moi pedagodzy nie za bardzo rozumieli, dlaczego ja nie chcę tego grać, jak chcę grać rocka. Natomiast mnie to zawsze pasjonowało i na swojej drodze też spotykałem ludzi, którzy słuchali takiej muzyki jak ja i dzięki temu mogliśmy jakoś iść do przodu, zaczęliśmy zakładać zespoły, jeden, drugi, trzeci. No i tak to koniec lat 70. i 80. założyliśmy zespół Współczynnik Inteligencji, jak pierwszą punkową kapelę w moim życiu, która
gdzieś tam zaczęła funkcjonować, która odkrywać w studiu, także no, wciągnęła mnie ta dziedzina i rzeczywiście ta muzyka sprawiła, że stałem się innym człowiekiem. To znaczy? To znaczy, byłem troszeczkę inny od tych, którzy tylko słuchają muzyki, bo zacząłem grać na instrumencie, jeździć na koncerty, zacząłem chodzić na próby, rozwijać się w tym kierunku i to mnie trochę ukształtowało w takim innym kierunku, artystycznym. Myślę, że dzięki muzyce stałem się osobą bardziej wrażliwą, stałem się osobą, która no jest wrażliwa na różne kierunki sztuki, nie tylko na muzykę. Zawsze ta muzyka jakoś ze mną była, także pozwalała mi przetrwać w chwilach. Ja pamiętam, że były jakieś takie okresy depresyjne, to zawsze jakaś dobra płyta dobrze na mnie wpływała, świetnie na mnie wpływała i poprawiała mi humor. Także no jeżeli ktoś pasjonuje się muzyką i lubi muzykę, to na pewno będzie miał o wiele bogatszą duszę. Dziękuję Ci, że o tym wspomniałeś, bo ja też jestem, mogę tak o sobie powiedzieć, ogromnym pasjonatem muzyki. Jakbyś spojrzał, bo znajdujemy się teraz w moim pokoju, ale tego nie widać, ale ja mam po swojej lewej stronie mam dwa, właściwie trzy regały pełne płyt. No, widzę za tobą też płyty, także tak. Bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, to pasja do muzyki to jest coś, co człowieka zawsze rozwija i prowadzi w dobrym kierunku. Tak? Dlatego cieszę się, że również słuchasz, że się w tym kierunku rozwijasz i na pewno ci pozwala to przetrwać w różnych ciężkich chwilach. To jest po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście teraz troszkę muzykę się słucha tak jak konfekcyjnie, że tak powiem. No, nie interesują się ludzie zespołami. Jednym okiem ta muzyka im wpada, drugim wypada. Natomiast takie zainteresowanie jak w moim przypadku, no to już była, to już było, no to już było takie dokładne infiltrowanie i szukanie tak. Stylisty, które mi odpowiadają, przeskakiwanie do różnych stylów muzycznych, bo i potem zacząłem trochę jazzu słuchać i jazz rocka i muzyki poważnej, także nie ograniczałem się nigdy do jednej stylistyki. Bo im dalej się brnie, tym bardziej chce się poznać nowe kierunki i nowych ciekawych artystów. I tych ciekawych artystów jest bardzo dużo. W tej chwili też jest problem z tym, żeby tych artystów znaleźć, bo kiedyś te radia, takie jak Trójka na przykład, były bardzo kreatywne. Dziennikarze muzyczni mieli jakąś misję, żeby pokazać nam coś ciekawego, żeby wyłowić coś z tej całej grupy artystów, muzyków, coś cennego, interesującego i wartościowego. Natomiast dzisiaj co prawda mamy wszystko w internecie, ale nie bardzo wiemy, gdzie szukać. Dlatego czasami potrzeba nam takiego przewodnika, który pokaże nam, ten artysta jest ciekawy, ten jest fajny. To jest, wiesz, muzykę tworzy się na całym świecie. Czasami za dużo jest tych możliwości. Nie masz takiego wrażenia, że tych możliwości jest tak dużo, że czasami można się pogubić w tym. Ale widzisz, bo teraz te wszystkie platformy streamingowe też nam uświadomiły, że muzykę tworzy nie tylko w Ameryce i w Anglii, ale na całym świecie i jest mnóstwo artystów, o których nie mielibyśmy pojęcia, gdyby nie internet. Ja zawsze zastanawiam się, ile zespołów, ile cennych wokalistów, wokalistek czy artystów przepadło, dlatego że jakiś menadżer na przykład zadecydował, że nie będziemy wydawać takiej płyty, czy nie będziemy wydawać takiej płyty, bo w latach 70., 80. można było nagrywać
albumy, ale była ostra selekcja i prowadzili ją menadżerowie, którzy jakby kontrolowali tą muzykę pod względem komercyjnym, no bo chodziło o to, żeby sprzedawać jak największe ilości płyt. Natomiast odrzucano, wydaje mi się, tych wartościowych, alternatywnych, czy takich, którzy nie rokowali nadziei. Jak dowodzi historia rocka, czasami bywały wielkie pomyłki, bo i Stonesów odrzucano, i Rolling Stonesów odrzucano, i tylko dzięki ich samozaparciu te zespoły dalej nagrywały, dalej tworzyły piosenki. Natomiast wielu takich artystów, którzy zostali odrzuceni, rezygnowało z bycia artystą, z nagrywania, z komponowania. I tego mi jest szkoda, bo dzisiaj mamy dostęp szeroki do każdego artysty i możemy gdzieś znaleźć fajną grupę w Japonii, możemy fajną grupę gdzieś tam znaleźć w Kanadzie, w Hiszpanii i tak dalej. Kiedyś jednak ten dostęp był mocno ograniczony, liczyły się grupy anglosaskie i to te wyselekcjonowane przez menadżerów. I trochę mi szkoda tego, że wielu z tych artystów przepadło. Ja teraz sobie kupiłem po raz kolejny gramofon i wracam znowu do płyt winylowych i zaczynam takie poszukiwania w różnych miejscach artystów, którzy się nie przebili. To jest dla mnie wielka frajda, poszukiwanie nieznanych zespołów, nieznanych grup, które wniosły wielki wpływ na rozwój muzyki rockowej, a nie przebiły się na szerszy rynek. I widzę, że mnóstwo jest kapel takich, które inspirowały wielkich artystów, a potem już nie dały sobie rady, bo po prostu nie było ani pieniędzy, ani chęci, ani motywacji. Ale jest mnóstwo takich zespołów, które nagrały dwie, może jedną, czasami kluczową płytę, która zainspirowała i spowodowała, że tworzyły się wielkie gwiazdy, i tworzyły się wielkie nazwiska, całe style muzyczne i tak dalej. Bo ci wielcy artyści też mieli, rozumiem, z wywiadów z nimi, tam na przykład kiedyś słuchałem Gallaghera z Oasis, czy Erika Claptona, którzy mówili, że trzeba cały czas szukać, trzeba cały czas inspirować. Gallagher powiedział, że jeżeli się ma w domu trzy płyty, to na pewno nie nagrasz żadnej fajnej piosenki. Jeżeli masz 3000 płyt, to na pewno coś wymyślisz, bo trochę z tego, trochę z tamtego. Ktoś cię zainspiruje, pokaże ci, jak inaczej ustawić gitarę, jak inaczej nagrać perkusję i już tworzysz swój styl. Dlatego mnie pasjonuje odkrywanie właśnie tych nieznanych zespołów, które przepadły, a które są bardzo wartościowe i cały czas są aktualne w swoim przekazie, brzmieniu, w przekazie tekstowym. Także szkoda mi trochę tych artystów, ale myślę, że dzięki temu, że nagrali płytę, pozostaną na zawsze w historii muzyki. Na pewno widzisz z tego, co opowiadasz, można wywnioskować jedno. Bo można mieć pieniądze na to nawet, ale nawet jeżeli masz je pieniądze, które pozwolą się wypromować, to jak nie ma tego zapału, jak nie ma tej chęci do tworzenia, no to nic się nie uda, no. Oczywiście, po pierwsze trzeba mieć coś do powiedzenia, po drugie trzeba mieć charyzmę, tak. I po trzecie trzeba umieć to opowiadać. Czasami to wychodzi takie samo z siebie. No nie da się pewnych rzeczy wyuczyć. Ja pamiętam, że kiedyś spotkałem taką panią, która miała albo dzieci, nie da się kupić pewnych rzeczy. Spotkałem taką panią, która miała dzieci, które skończyły Akademię Muzyczną i grały w Filharmonii. Takimi pretensjami do mnie wyskoczyła, że ty to tam żadnych szkół nie masz, a tyle płyt nagrałeś, jesteś zdany, a moje dzieci skończyły studia muzyczne i grają gdzieś tam w orkiestrze w Sosnowcu i nikt ich nie zna, nikt nie docenia. Ale taka jest różnica między artystą a wyrobnikiem, że artysta oprócz tego, że oczywiście musi jak najbardziej kształtować swój warsztat i cały czas ćwiczyć, żeby grać coraz lepiej, ale musi też mieć coś do powiedzenia i musi mieć coś do przekazania ciekawego. I tutaj widzę na przykład ten problem,
już mnie ktoś o to pytał, o te wszystkie Voice of Poland, o te wszystkie Music Factory, gdzie produkuje się wokalistów, którzy są bardzo dobrzy technicznie i mają świetny warsztat, a nie potrafią zaistnieć w branży muzycznej, bo tak jak mówię, to nie tylko warsztat, to nie tylko umiejętność śpiewania, ale również umiejętność przekazania czegoś ważnego. Jest wielu artystów, tak jak Bob Dylan, czy Nick Cave, czy kilku innych, którzy śpiewają bardzo słabo, grają na instrumencie bardzo słabo, a staje cały świat, bo mają do przekazania ważne rzeczy. Mają jakąś swoją osobowość, charyzmę, która powoduje, że słuchasz tych płyt zainteresowaniem, z ciekawością i czekasz na nowe. Bo rzeczywiście, że ktoś ma warsztat, odtwarza w jakiś sposób to, co już dobrze znasz. A tutaj trzeba wymyślać, trzeba poszukiwać, trzeba kreować, znajdować nowych dróg. Wiesz, w muzyce praktycznie wszystko już mieliśmy i ciężko jest coś nowego zaproponować, ale trzeba się starać. Trzeba się starać, kombinować i próbować i wtedy się jest artystą ciekawy, poszukujący. Czyli dzisiaj, bo z tego co opowiadasz, nasuwa mi się taki wniosek, że dzisiaj tak naprawdę, żeby być w jakiś sposób usłyszany, albo żeby stać się docenionym, zauważalnym i tak dalej, to jednak dzisiaj najważniejszy jest przekaz. Najważniejsza jest oryginalność. Trzeba znajdować jakiś w tym, co znamy, w tym całym zalewie muzycznych stylów. Tak. Musimy być oryginalnym i musimy próbować tworzyć coś nowego, szukać nowych brzmień, znajdować jakieś nowe połączenia. Może to być proste, zupełnie proste, ale musi to być nowatorskie i na to kładą nacisk we szkołach artystycznych na Zachodzie, na przykład w Stanach, żebyś zrobił dobrze, ale żebyś zrobił po swojemu, żeby nie kopiować, nie ściągać, żeby nie robić kalki, tylko musi być swój charakter pisma, musi być swój pomysł na siebie i na to, co się tworzy, na muzykę, którą tworzysz. Można zmieniać instrumentarium, próbować dobierać jakieś inne instrumenty dziwne. No, jest mnóstwo takich pomysłów z wykorzystaniem. W ostatnich latach akordeon się stał popularny, harmonia, Manu Chao, wykonawców wykorzystało w swoich kawałkach i zapomniane instrumenty, które spowodowały, że ta muzyka stała się nowoczesna, oryginalna. No musimy na świat patrzeć z innej kamery i nie powtarzać tego, co już widzieliśmy, tylko tworzyć nowe obrazy, tworzyć nowy język, nowe fabuły i wtedy na pewno będziemy ciekawi. A jak doszło do założenia zespołu Big Cyt? No, byliśmy grupą przyjaciół, która mieszkała razem w Akademiku. Ja wcześniej z dwoma kolegami z zespołu, z Pięknym Romanem i z Jerem, występowaliśmy w zespole Rokosz. To był zespół reggae, który osiągnął sukces na festiwalu w Jarocinie. Byliśmy laureatami Jarocina w 1985 roku. Okay. Ponieważ mieszkaliśmy razem w Akademiku, stwierdziliśmy, że dosyć tego reggae, bo reggae to są duże składy, ludzie się nie mogą utrzymać, bo w zespole jest 10-12 osób, ten nie może, tamten nie ma czasu, inny gdzieś wyjechał, więc cały czas jest kłopot, żeby ten zespół funkcjonował należycie. Stwierdziliśmy, że zrobimy coś rockowego, punkowego, a zawsze mieliśmy na to ochotę. I tak napisaliśmy kilka piosenek, które miały być żartem. Zorganizowaliśmy 75. rocznicę wynalezienia damskiego biustonosza. Ta akademia, koncert odbyła się w klubie Balbina, w akademii, w którym mieszkaliśmy. No i oczywiście miało być to jednorazowy happening, a okazało się, że to już trwa 36 lat i jakoś nam się nie znudziło. Okazało się, że to jest nasz pomysł na życie, że wcale nie pracujemy w swoich zawodach.
w tych, w których się wykształciliśmy, tylko zostaliśmy artystami rockowymi i bardzo nam się to podoba. Także w sumie stwierdzam, że mogę powiedzieć, że mieliśmy w życiu szczęście, bo robimy to, co lubimy, jeszcze nam za to płacą. No chyba nie ma nic fajniejszego. No jasne. No jasne. Ale chyba do dzisiaj w zespole Big Sis można znaleźć elementy humorystyczne, ale też często w sposób taki sarkastyczny trochę opowiadacie o rzeczywistości, która nas otacza. No, taki był plan na ten zespół, bo my jesteśmy, zawsze mówiliśmy, że jesteśmy zespołem lokalnym, który opisuje sprawy tu i teraz. Śpiewamy po angielsku, tylko reagujemy na problemy, które są aktualnie i w życiu politycznym, i w życiu społecznym, i tak się to ciągnie od lat 90. Myślę, że takie opisywanie rzeczywistości z przymrużeniem oka jest skuteczne, bo jeżeli kogoś wyśmiesz, kogoś oczywiście zhejtujesz, to nie, ale jeżeli kogoś wyśmiejesz w sposób dowcipny, to możesz to zmienić i by się wydaje, że taki jest sens działania zespołu Pizzy, jeżeli przez jakiś humorystyczny, dowcipny sposób zmieniasz naszą rzeczywistość, to już warto to robić. Ktoś powiedział, że Bicy to jest taka historia Polski w piosence i się z tym zgadzam, bo czasami opisujemy rzeczy, które już nie istnieją. Takie na przykład jak Berlin Zachodni, miasto efemeryda na terenie NRD. No teraz trzeba sobie przeczytać w Wikipedii, co to był ten Berlin Zachodni. Dla nas to była rzeczywistość i normalność. Berlin Zachodni był bardzo ważnym elementem życia politycznego w latach 80. i 90. Napisaliśmy o tym piosenkę i może Berlin nie wszyscy pamiętają, ale dzięki piosence zainteresują się, co to było, dlaczego ten Berlin był ważny, jaką spełniał rolę w polityce zagranicznej. I myślę, że to był duch naszych czasów, bo to było miejsce, gdzie Polacy handlowali na potęgę, wzbogacali się i tak dalej. To była taka Taki obrazek też socjologiczny tamtej rzeczywistości. Śpiewały piosenkę o moherowych beretach, niektórzy mówią, że tych moherowych beretów już nie ma, ale ja sądzę, że jeszcze są i myślę, że za 10-20 lat ktoś tam się zainteresują, co to były te moherowe berety, kto był tym moherowym beretem, dlatego opisujemy pewne zjawiska, wydarzenia, które były dla nas ważne, a które po latach można w jakiś sposób sobie przeanalizować, jakie miały znaczenie w historii Polski i tak dalej, i tak dalej. No są też piosenki, są też piosenki socjologiczne, takie Ja noszę dres, czy Makumba, o którą zawsze jest wielki hałas, no bo ktoś tam zarzuca nam, że to jest utwór rasistowski, a ja się z tym nie zgadzam, bo to jest utwór antyrasistowski. My oswajaliśmy Polaków z ludźmi, którzy troszkę inaczej wyglądają, troszkę inaczej myślą. I to było w latach 90. Nie wszyscy to dzisiaj rozumieją, ale takie były czasy i tak, w taki sposób się z tą nietolerancją walczyło. Także myślę, że te piosenki to jest rzeczywiście jakaś taka nasza historia Polski podana właśnie sarkastycznie, z przymrużeniem oka, humorystycznie i mi się wydaje, że bardzo strawnie, także słuchając tych piosenek możemy się uśmiechnąć, a czasami zastanowić się nad zwariowaną polską rzeczywistością, która zmienia się dynamicznie, która po prostu nawet w tym czasie pędzi jak lokomotywa, jak ekspres do przodu i gdybyśmy dzisiaj mieli pisać o tych wszystkich ważnych wydarzeniach piosenki, to musielibyśmy nagrywać co tydzień nową, także bo cały czas coś się zmienia i gdybyśmy chcieli komentować naprawdę na bieżąco, to musielibyśmy te piosenki nagrywać bardzo często. A czy nie,
A czy niejednokrotnie było tak, że obrywało się wam za taką, a nie inną twórczość? Za No takie, oczywiście, a bardzo. nie inne przedstawianie No, rzeczywistości? no oczywiście, bardzo często, bo to jest tak, że jak coś tam wypowiadasz, jak się wypowiadasz na forum, no to nie wszyscy podzielają twoją opinię. Zawsze tak Tak. jest mniej więcej pół na pół. Jedni się zachwycają, drudzy krytykują, ale my jesteśmy na to odporni, dlatego w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo odporni na hejt, ponieważ my z tym hejtem się mierzymy już 35 lat. No dziś ten hejt jest bardzo bezpośredni, bo po prostu trafia do ciebie przez internet, tak punkt, że możesz sobie przeczytać za 5 minut, możesz sobie przeczytać, co ktoś sądzi o twojej piosence czy o twojej wypowiedzi. Kiedyś to trochę trwało, bo to się gdzieś tam w prasie ukazywało, albo w radiu ktoś powiedział, albo w telewizji nas coś skrytykował, ale jesteśmy z Tak. tym obeznani i my się tego w ogóle nie boimy. Myślę, że to jest, no czasami ten hejt jest zbyt ostry, ale myślę, że to jest pozytywna strona demokracji, bo nie każdemu musi się wszystko podobać. Dlatego trzeba być odpornym i robić swoje, bo nie krytykują tylko tego, który nic nie robi. Jak będziesz cokolwiek robił, to zawsze znajdzie się Tak. 30% osób, które ci powie, skończ tam z tym, już nie rób tego, bo to jest nudne. Ale. A ja robię, bo lubię i koniec. I po prostu robisz, bo Tak. lubisz, realizujesz swoje pomysły, realizujesz swoje życie i się nie ma co oglądać. Zawsze trzeba powiedzieć, jest taki mały wyłącznik, możesz mnie przełączyć, wyłączyć i słuchać. A A ci, którzy mieli, chcą, ale sobie mieliście na przykład coś takiego, że nie wiem, politycy się wtrącali do waszej twórczości? no pewnie, że tak i to nie raz. Ja pamiętam, że nawet poseł Bender kiedyś w Wiadomościach, w głównym wydaniu Wiadomości protestował za radio RMF, które było patronem płyty Wojna plemników, gdzie na okładce znajdowała się zakonnica susząca prezerwatywy. Poseł Bender wystąpił w Wiadomościach, skrytykował nas, powiedział, że to jest obrzydlistwo, że powinni ten zespół zdelegalizować, że powinni ten zespół zamknąć, że czegoś takiego nie można słuchać, a tym bardziej promować. I radio RMF nie powinno dostać koncesji ogólnopolskiej, jeżeli promuje takie haniebne zespoły. Także ci politycy byli bardzo aktywni, jeżeli chodzi o nas. Czy tam poseł Niesiołowski kiedyś był w ZHN-ie, potem się troszeczkę przeflansował, też protestował. Renata Begę też protestowała. Także ci politycy też, ja tak mówię, że mają swój rozum i tak niby protestowali, ale z drugiej strony to im się podobało, że się o nich mówi, że się o nich śpiewa, że się o nich pisze piosenki. Także widzieli też tą drugą stronę medalu, że nieważne jak się pisze, ważne, żeby się pisało i tak naprawdę nawet kiedy protestowali, to troszeczkę im się to podobało. A jak doszło do nagrania piosenki do serialu Świat według kiepskich, bo No to było, no właśnie, to było trochę. bez wątpienia piosenka z tego serialu chyba też była takim przełomem w waszej karierze chyba, prawda? No była przełomem, ale nagraliśmy ją dość przypadkowo, bo to było tak, że nie wiadomo było, czy serial będzie realizowany. Najpierw były nagrywane próbne odcinki. My pisaliśmy tekst na podstawie scenariusza i tak naprawdę średnio się przekładaliśmy, bo byliśmy pewni, że ten serial się nie przebije. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu serial się przebił i był obecny przez 20 parę lat, stał się serialem kultowym. Ileś tysięcy odcinków zostało nakręconych. Tego się naprawdę nie spodziewaliśmy. Mieliśmy potem drugą propozycję nagrania muzyki do serialu O czym szumią kierpce, gdzie była doborowa obsada i tu byliśmy pewni, że serial będzie miał bardzo dobre oceny. Natomiast okazało się, że właśnie ten O czym szumią kierpce wyprodukowano 3 odcinki i nie odniósł żadnego sukcesu. Także to jest taka dziwna sprawa, że no nie zawsze
nie zawsze udaje się odpowiednio, nie zawsze udaje się odpowiednio ocenić swoje szanse. Jeżeli chodzi o kiepski, to rzeczywiście serial trafił w dziesiątkę. Ta piosenka towarzyszyła serialowi przez wiele lat. My w tych pierwszych kilku seriach byliśmy nawet w czołówce tego serialu, także no, to spowodowało, że na początku lat 2000 mieliśmy bardzo dużą rozpoznawalność, że tak powiem, taką no, na ulicy i gdzieś tam jak wychodziliśmy, no to wszyscy wiedzieli, że to ktoś z kiepskich idzie i tak dalej. Krzysiek Skiba zagrał w paru odcinkach, także też jakby cały czas i zespół po 20 latach też wystąpił w jednym z odcinków, także cały czas kiepscy nam towarzyszyli i towarzyszą nam na koncertach. Myślę, że ludzie przygody Fredka Kiepskiego oceniają z dużą sympatią. No to była naprawdę, to był naprawdę strzał w dziesiątkę, wielka oglądalność i my się również cieszymy, że do tego sukcesu się dołożyliśmy. Czarno-Czarni nagrali też do serialu, piosenkę do serialu Daleko od Noszy, też tam pojawiamy się. A no tak, rzeczywiście. Też to był serial, który odniósł dość duży sukces. I te sitcomy też spowodowały, że nabraliśmy dużego dystansu do rzeczywistości. Wiesz, to były takie filmy, które przecierały szlaki polskim serialom. Dzisiaj chyba brakuje takich seriali, co? Właśnie, trochę teraz te seriale za bardzo wydumane są i wszyscy tutaj stawiają na takie duże, dość bogate produkcje właśnie Netflixowe, HBO, brakuje troszeczkę takiego serialu z dużym poczuciem humoru i z dużym luzem, tak właśnie serial jak Kiepscy czy Daleko od Noszy, gdzie właściwie w każdym momencie mogliśmy wejść w serial, nie musieliśmy znać poprzednich odcinków, mogliśmy wejść w serial i oglądać sobie nawet wybrane odcinki, które były jakby odcinki, które były całością po prostu, także nie trzeba było śledzić tego serialu na okrągło, natomiast w każdym momencie można było sobie tam coś wybrać i obejrzeć dla siebie. To mi pomogło, że to płyta Świat według Kiepskich ukazała się w 2000 roku, chyba w 2001, tam Andrzej Grabowski również występuje, zapowiada nasze piosenki i to jest taki koncept album, który troszkę dotyczy serialu, a troszkę tamtej rzeczywistości i z dużym sentymentem wspominam ten album. To jest koncertowy album? Nie, to jest płyta studyjna, gdzie Andrzej Grabowski zapowiada piosenki w studiu nasze jest takim spoiwem poszczególnych piosenek, które też mają charakter taki bardziej, bardzo satyryczny, dydaktyczny i z dużym przymrużeniem oka, także ta płyta się ukazała, bo przyznam szczerze, że jej nie kojarzę. No oczywiście, ukazała się w 2000 roku. Jaki tytuł? Świat według Kiepskich. O kurczę, muszę to sprawdzić, powiem ci. Musisz to mieć. Obiecuję ci, że po zakończeniu audycji sprawdzę tę płytę, bo aż mnie zaciekawiła, szczerze mówiąc. No widzisz, zawsze czegoś możesz się nauczyć z takiego wywiadu. Tak. Ale z tego, co mówisz a propos seriali, jest bardzo dużo racji, powiem ci szczerze, bo ja też czasami wracam do serialu Miodowe Lata. I jak to się ogląda, wiesz, po latach, to rzeczywiście jest w tym coś takiego, że nieważne, ile razy byś to oglądał, za każdym razem się śmiejesz. Tak, cały czas coś nowego się zauważa. Zauważysz coś nowego, coś, czego nie zauważyłeś wcześniej, jakiś gag, który ci umknął. Ja też czasami lubię
po parę razy obejrzeć coś, co lubię i wtedy zawsze coś tam jeszcze ciekawego wpadnie do głowy. A zatrzymajmy się chwilę na twoim solowym projekcie tygodnia. Czy ty chciałeś jakby się wyodrębnić trochę jako artysta od Big Cyca? Nie, nie, ja się chciałem zrealizować, bo to było moje marzenie, żeby nagrać solową płytę, bo wiele piosenek napisałem dla kogoś i wiele piosenek napisałem takich, które nie pasowały ani do Big Cyca, ani do Czarnoczarnych i gdzieś tam zalegały w szufladzie. No i stwierdziłem, że jeżeli ja ich nie nagram, to nikt ich nie nagra i po prostu zgniją w tej szufladzie, więc stwierdziłem, że może to jest dobry pomysł, a czasy były pandemiczne, żeby się za to wziąć i nagrać, wydać. Producentem płyty był Robert Cichy, znakomity gitarzysta, laureat dwóch Fryderyków, z którym właściwie nagraliśmy tę płytę online. Ja nagrałem demo, potem on nagrywał podkłady, ja dogrywałem w domu wokale. To była taka praca zdalna trochę, czyli płyta solowa na miarę czasów, w których była nagrywana, czyli czasów pandemicznych. No nie mogliśmy korzystać ze studia, bo nie można było się przemieszczać. Natomiast świetnie sobie poradziliśmy po łączach i ta płyta ma taki wydźwięk dość kameralny. Ona jest intymna, bardzo taka spokojna. Troszeczkę to słychać. Pokazuje mnie w innym świetle, ale tak właśnie miało być. Takie spojrzenie na mnie z innej kamery. Ja myślę, że trochę w tych czasach pandemicznych zaczęliśmy się zastanawiać nad swoim bytem, nad swoją egzystencją, na tym, czy potrafimy funkcjonować w obrębie komputera, ekspresu do kawy i telefonu, bo tak naprawdę zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach i zaczęliśmy dostrzegać inne rzeczy. Ja o tym śpiewam właśnie na tej płycie, że często byliśmy sami w domu, że mieliśmy czas, żeby wyjść do ogrodu, żeby popatrzeć w niebo, żeby zachwycić się dojrzewającym jabłkiem, żeby skosić trawnik i żeby pobyć sami ze sobą. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby nauczyć się być ze sobą i ze swoją rodziną, bo w tym życiu rock'n'rollowego artysty, nie tylko jakiegoś tam pracownika, który w sposób dynamiczny spędza czas i biega gdzieś tam, jeździ na delegacje, dużo wyjeżdża i tak dalej. Czasami zapomina się o rodzinie, o bliskich osobach, które potrzebują naszej bliskości. I dopiero ta pandemia uzmysłowiła nam, na ile my jesteśmy ludźmi rodzinnymi, na ile potrafimy się zachować w towarzystwie bliźnich. No, nie jest tajemnicą, że w pandemii doszło do wielu rozwodów, doszło do wielu nieprzyjemnych sytuacji między takich rodzinnych, między mężami a żonami, nie tylko między dziećmi a rodzicami, bo po prostu okazało się, że nie potrafimy być sami ze sobą. I ta płyta trochę o odporności, o tym, że trzeba polubić siebie i jak sobie poradzić z tym czasem. No, czas pandemii był ciężki, to nie ma o czym mówić, dlatego tytuł płyty Ósmy Dzień Tygodnia to jest taki metaforyczny, mówi o czasie przełomu, że ten ósmy dzień tygodnia to jest taki wyimaginowany dzień, w którym nasze życie zmienia się na lepsze i to jest taki dzień, którego zawsze wyczekujemy. Tak. Na koniec tygodnia albo na początek następnego tygodnia. No i okazało się, że zmieniło się na lepsze. Wydaje mi się, trochę nabraliśmy dystansu do siebie, ale to nam jest potrzebne czasami w życiu, żeby usiąść i zastanowić się nad tym, co chcemy robić w życiu i jak zamierzamy je dalej spędzać. O tym była ta płyta, a teraz przygotowanie już następna, bo troszkę ta płyta Ósmy Dzień Tygodnia spowodowała, że zacząłem się też zajmować sam sobą i następne piosenki z szuflady zacząłem wyciągać. Tak. I nowa płyta offline już jest na ukończeniu, ukaże się we wrześniu w tym roku.
pierwszy teledysk Budda już jest na YouTubie, można go obejrzeć. O, obejrzę sobie po programie na pewno. No i ta płyta też jest na ukończeniu, już planuję trzecią płytę, a poza tym nowa płyta pyta już w kwietniu, nowe piosenki Czarnoczarnych, także nie próżnujemy. Jak widziałeś, nowy program Unplugged, to jest też nowy pomysł popandemiczny taki. Trochę kiedy zaczęliśmy grać koncerty w mniejszych miejscach, w mniejszych klubach, domach kultury, stwierdziliśmy, że może to jest dobry pomysł, żeby pokazać Bitcyca akustycznie. Po pierwsze, musieliśmy się do tego przygotować mocno, co było fajne, bo okazało się, że dużo czasu ze sobą spędzamy na próbach, a ostatnio nie było to takie oczywiste. Nawet, po drugie, w 2020 roku chyba wyszła taka płyta Bitcyca koncertowa, akustycznie. Tak. Ja ją nawet nie mam, chyba. Akustycznie nie. Elektryczna wyszła. Elektryczna to była z Polendroka wyszła koncertowa płyta. Natomiast tak, ale nie. Ja mówię jeszcze o takiej płycie, gdzie był koncert bez publiczności, jak gdyby. Ale to była płyta elektryczna. To była płyta Przystanek Wolność. I to tak, nagraliśmy rzeczywiście. Tak, właśnie to. Na DVD nagraliśmy Przystanek Wolność, to tutaj w klubie w Ostrowie Wielkopolskim, w klubie Przepompownia. Zorganizowaliśmy taki koncert bez publiczności, ale stwierdziliśmy, że to jest koncert na miarę tamtych czasów, żeby po prostu pokazać, tak, jak sobie ze sobą radzimy. Wybraliśmy 11 czy 12 kawałków takich ważnych dla nas, politycznych, i nagraliśmy bez publiczności po prostu w takim fajnym pomieszczeniu. Dobrze to jest zrealizowane, to przeplatane takimi fajnymi zapowiedziami Krzyśka Skiby. Bardzo ciekawy jest ten projekt. On jest bardzo niszowy, bo wyszedł na tej płycie DVD, no, ale cały czas mamy nadzieję, że może w tym roku już wypuścimy to na YouTube'a, tak żebyście mogli sobie zobaczyć ten koncert. Natomiast tutaj właśnie pomysł na te koncerty akustyczne, one się teraz bardziej rozwijają, nam się też to podoba. No bo inna aranżacja, musieliśmy trochę popracować, znaleźć inny klucz do tych piosenek, co jest też fascynujące, ciekawe. No i pewnie wyjdzie z tego jakaś płyta koncertowa Unplugged, ale na razie w grudniu wydaliśmy płytę polityczną Wolność Słowa na kartonie. Taka w konwencji ostatnio zakupiłem waszą ostatnią płytę po koncercie w Jastrowiu. Myślę, że jak Krzysiek Skiba zagości na tej antenie, bo z nim się też próbuję umówić, to wtedy ta płyta też wybrzmi na antenie. No i super. I o to chodzi. Także cały czas działamy, cały czas jesteśmy w dobrej formie, myślę. Coś tam wymyślamy, to nas kręci, to nam się podoba i tak jak mówię, płyta Manifesto już w kwietniu, a potem następna moja solowa i koncerty przede wszystkim, koncerty, dużo plenerowych imprez. W tym roku zagramy na festiwalu w Opolu też, także serdecznie zapraszamy. No tak. Telewizja Polska wróciła do normalności, to Bitcyc pojawia się w Opolu. No właśnie, teraz już można. Teraz już można. To jest już pewne, że pojawicie się w Opolu? Tak, mogę wstępnie to powiedzieć, że raczej tak. Nieprawdopodobne. Wiesz, Jacek, jest to, jak ja czasami coraz częściej to słyszę od artystów, bo oglądam teraz Telewizję Polską i to jest naprawdę niesamowite, jak się słyszy od artystów, na przykład słyszałem zapowiedź jednego programu i
Janek Borysewicz z Lady Punk mówi, że jesteśmy pierwszy raz od 8 lat w telewizji polskiej. Coś nam przerwało. Chyba musimy jeszcze raz się połączyć. Coś nam przerwało. Halo, jestem. No i też Coś się nam przerwało. przerwało. Właśnie. No i mówisz, Janek Borysiewicz mówi, że... Mówiłem o tym, że niesamowite jest to, że na przykład słyszę, że Janek Borysiewicz mówi, że jako Lady Punk pierwszy raz od 8 lat występują w telewizji polskiej. To jest aż niewyobrażalne po prostu. No niestety, tak się porobiło, że no, troszkę było wstyd i do telewizji polskiej, a z drugiej strony, no niestety poprzednia ekipa rozłożyła ten festiwal na łopatki, ale myślę, że będzie powoli to wracać do normalności i w ciągu kilku lat to wszystko się naprawi i wyprostuje i będziemy mogli po prostu ten festiwal oglądać z dużą przyjemnością. Tak, a propos koncertowania, chciałem cię jeszcze zapytać, czy miałeś kiedykolwiek taki moment, że wkradła się tobie czy zespołowi rutyna, że zaczęło was to męczyć? Na razie jeszcze nie było takiego momentu. My bardzo się cieszymy z grania i lubimy być na scenie i lubimy występować przed publicznością, lubimy grać na żywo. To cały czas powoduje, że nas to napędza, że jakoś nas motywuje do działania. Nawet rozmowy z publicznością po koncercie. Rodzą się nowe pomysły, rodzą się nowe piosenki, także to jest chyba sens istnienia kapeli rockowej. No, u nas nie było takiego momentu, że ktoś się zmęczy tym, że gra koncert, czy nie chce mu się grać koncertu. Po prostu czasami możesz być zmęczony, ale jak widzisz tysiące ludzi śpiewających twoje piosenki, szalejących w rytm twojej muzyki, no to nie ma siły, żeby cię to nie ruszyło i żeby nie spowodowało, że chcesz to robić dalej. I tutaj akurat my jesteśmy zespołem koncertowym, bardzo koncertowym, który zagrał ponad 3000 koncertów w ciągu tych 36 lat i jakoś nigdy nas to nie zmęczyło. Oczywiście były takie okresy, że tych koncertów było za dużo, było za duże natężenie, gdzieś tam się spóźniliśmy, gdzieś tam nie dotarliśmy na czas, ale nie było takiego momentu, że nie chcemy wyjść na scenę, bo nas to męczy. To nas cały czas napędza, wręcz powiem, że to nas utrzymuje przy życiu, bo ktoś tam mówi, że no, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Ja mówię, słuchaj, jak my zejdziemy ze sceny, to już jest po nas. Ta muzyka trzyma nas przy życiu, ci fani trzymają nas przy życiu, ludzie, którzy słuchają naszych piosenek, trzymają nas przy życiu. No to jest sens tego, co robimy. Udało nam się przez 30 lat, przez 36 lat grać w niezmienionym składzie. Także to jest też przykład na to, że muzyka może łączyć po prostu, może być jakąś nicią, która łączy przyjacielskie stosunki od wielu lat, które cały czas podtrzymujemy, które staramy się pielęgnować, żeby nie właśnie nie popaść w rutynę i żeby się tym nie zmęczyć. Tak, ale rzeczywiście wiesz, jak tak wspomniałeś te czasy pandemii, to rzeczywiście teraz jak się spojrzy na to z perspektywy czasu, to tak jakbyśmy żyli w zupełnie innej rzeczywistości. No tak, no, musieliśmy Aż się się nie przestawić. chce po prostu wierzyć, że coś takiego się wydarzyło w ogóle, że ktoś nam
powiedział, że mamy nie wychodzić z domu. I te ograniczenia, te obostrzenia, te maseczki, które kazano nam nosić, to był. No tak. To no był coś jakiś prostego, bo koszmar. To wiesz, nic nie można było robić, a gwarantuję, że za 20 lat ludzie nie będą mogli uwierzyć, że tak było. No ale niestety tak było. Jakoś potrafiliśmy przetrwać. Też się zastanawialiśmy, jak to będzie po pandemii, kiedy ta pandemia się skończy, czy się da, czy przeżyjemy, czy my już też mamy swój wiek, to każdego mogło coś tam złego spotkać, ale też zawsze nas zastanawiało, czy będziemy potrafili się spotkać na scenie, czy będziemy potrafili tworzyć po pandemii, czy będzie nam się chciało, czy będzie nam się chciało jeździć na koncerty, ale pandemia pokazała, że trzeba mieć wolę walki, trzeba mieć siłę ducha i nie poddawać się. I ludzie przeżyli gorsze rzeczy, jakoś im się udało. My musimy też walczyć o to, żeby ta normalność cały czas funkcjonowała i dawała nam wiatr w żagle, który powoduje, że idziemy cały czas do przodu. Chyba ta przerwa spowodowała, że wręcz przeciwnie, poczuliście chyba tęsknotę, prawda, za spotkaniami z publicznością. No tak, byliśmy bardzo wyjałowieni, zaczęliśmy nawet tworzyć takie piosenki online, bo nie było możliwości spotkania, więc nawet tam nagraliśmy Ja Chcę Leżeć, taki utwór, gdzie wszyscy w swoich domach jesteś podłączeni do sieci, gramy i próbujemy coś tam tworzyć. Pojawiło się mnóstwo takich teledysków właśnie covidowych, gdzie każdy w swoim domu coś tam tworzył. Było nawet kilka koncertów, gdzie znani artyści tacy jak Elton John czy Green Day daje koncert w domu, ale jednak taki koncert w domu na kanapie odziera, wydaje mi się, odziera artystę z artyzmu właśnie, bo ta sztuka to jednak światła, jednak scena, jednak coś więcej niż siedzenie na kanapie za firanką, tylko no, jakiś pomysł na przeżycie czegoś fajnego. I ta pandemia z tego odzierała, ale wyszliśmy z tego i myślę, że to było też potrzebne doświadczenie, które spowodowało, że zastanawialiśmy się troszeczkę nad sobą i nad tym, dokąd zmierzamy i co będziemy dalej robić. Tak? Dlatego dla każdego artysty to było może doświadczenie bardzo ciężkie, ale czasami powodowało, że ta pandemia też zainspirowała do powstania wielu fajnych piosenek. Jacek, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Naprawdę świetnie mi się z Tobą rozmawiało, a przy okazji takie mam poczucie, że dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo wielu ciekawych rzeczy przy okazji tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również mam nadzieję, że Twoi słuchacze cierpliwie wysłuchają tego, co miałem do powiedzenia. Nie będą się nudzić. Bardzo Ci dziękuję. Absolutnie. Jestem przekonany, że nie. No to super. Jestem to się przekonany, cieszę. Że nie. Wspomniałeś na początku, że prawdziwi artyści to ci, którzy mają coś do powiedzenia. Ja tak. Także zapraszam ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, bo ja mam coś do powiedzenia ludziom. No. Dlatego też zapraszam takich ludzi, którzy także mają coś do powiedzenia i także dla mnie jest to po prostu istotne. Bardzo się cieszę.
bo ty jesteś artystą też, artystą mikrofonu. No, nie wiedziałem, że radiowcy mogą być artystami, ale być może. Pewnie, że tak. Oczywiście, tak. Że tak. Kreują być może jesteśmy od kreowania może takiego klimatu może. Radio. Ale ja tak uważam, ale słuchaj, ja tak uważam i to powiedziałem właśnie w stosunku do tych dziennikarzy, których ja słuchałem w dzieciństwie, że radiowiec musi mieć osobowość i musi być kreatywny. I wtedy działa na ludzi i zmienia ich życie. Jak zmienisz chociażby życie jednej osoby z jakiegoś takiego złego toru i przestawisz na dobry tor, to już będzie sens istnienia twojego programu, że zmieniasz i że jest dobrze i że ludzie cię słuchają, że chcą cię słuchać. No i przede wszystkim dobra muzyka, także, tak. Także to wszystko sprawia, że ciekawy program sam się obroni. Wiesz, mi przede wszystkim zależy na tym, aby odbiorca, który słucha tego programu, po prostu dobrze się czuł i mógł odpocząć od codziennego być może pośpiechu, od ciągłej gonitwy i tak dalej, nie? No i bardzo dobry plan to jest. Dzisiaj jest to bardzo potrzebne, myślę. Oczywiście. Bardzo ci dziękuję, Jacek. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Trzymam kciuki i dobranoc. Dobrej nocy, dzięki. Dziękuję. Dzięki. Nie martwcie się, zrobiliśmy sobie z Jackiem zdjęcie tym razem przed rozmową, więc za chwilę umieszczę w mediach społecznościowych, a dla was...